malutku. Zawód piekarza to nie jest taka prosta sprawa. Przekonać się mogli o tym pierwsi uczniowie w tym roku, którzy wczoraj, 16 czerwca, odwiedzili piekarnię Bigaj. Pan Stanisław, właściciel piekarni, nie krył, że tęsknił za tymi prelekcjami i wycieczkami. Jestem bardzo szczęśliwy, że po tych długich miesiącach ograniczeń pandemicznych w końcu pewne restrykcje zostały zniesione. Bo przez ten okres bardzo mi brakowało kontaktu z młodzieżą, w ogóle z ludźmi. A zwłaszcza z tymi młodymi ludźmi, którym mogę coś przekazać, coś powiedzieć, podzielić się własnymi wrażeniami czy doświadczeniami. Nauczycielki ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego również bardzo ochoczo wybrały się z uczniami na tę edukacyjną wycieczkę. Dla naszych uczniów jest to bardzo cenna wycieczka, jak wyjście właśnie do takiej piekarni, dlatego że tutaj mogą mnóstwo rzeczy się nauczyć, zobaczyć. Zobaczyli tutaj na przykład, jaką drogę pokonuje mąka z magazynu, aby osiągnąć taki efekt, jak widzieliśmy przed chwilą. Mieli też okazję upiec samodzielnie te bułki, więc mogli się też sprawdzić w roli piekarzy i mieli przede wszystkim też okazję zobaczyć, usłyszeć, jaką pasją pan Stanisław opowiada o swoim zawodzie. A co o takich zajęciach sądzą sami uczniowie i czy myśleli o tym, aby zostać w przyszłości piekarzami? Fajna ta praca jest, wykonuje się bułki, wszystko. Jak się robiło ciasto, jak się piekło bułki. Zawód ten jest na pewno trudniejszy niż się wydaje, ale też z pewnością pyszniejszy.